Ponad 50 niemieckich zdań i wyrażeń na co dzień. Część siódma. Hey, kann ich dich etwas fragen? Hey, mogę się ciebie coś spytać? Ich habe ein Anliegen. Mam sprawę. Ich muss etwas loswerden. Muszę się czegoś pozbyć. Ich habe eine Neuigkeit. Mam nowinę. Ich soll dir eine Nachricht überbringen, übergeben. Mam ci przekazać wiadomość. Schieß los. Strzelaj. Fang an. Zaczynaj. Erzähl mir alles. Opowiedz mi wszystko. Was ist denn? Co jest? Was bedrückt dich? Co cię gnębi? Lange nicht gesehen. Dawno się nie widzieliśmy. Es ist schön, dich wiederzusehen. Miło cię znowu widzieć. Es ist schön, sie kennenzulernen. Miło pana, panią poznać. Es freut mich sehr. Bardzo mi miło. Die Freude ist ganz meinerseits. Cała przyjemność po mojej stronie. Worauf hast du heute Lust? Na co masz dziś ochotę? Lass uns doch etwas anderes machen. Zróbmy coś innego. Wo kann man hingehen? Gdzie można pójść? Vielleicht in ein Museum? Może do muzeum? Was sagst du zu einer Fahrradtour? Co powiesz na wycieczkę rowerową? Das ist eine tolle Idee. To jest świetny pomysł. Wunderbar. Cudownie. Ich möchte einen Antrag stellen. Chciałabym złożyć wniosek. Haben Sie den Personalausweis dabei? Ma pan, pani ze sobą dowód osobisty? Ja, hier ist er. Tak, tu jest. Sie müssen das Formular 4 ausfüllen. Musi pan, pani wypełnić formularz 4.
Sie finden es auf unserer Webseite. Znajdzie go pan, pani na naszej stronie internetowej. Es fehlt noch eine Unterschrift. Brakuje jeszcze jednego podpisu. Sie haben es falsch ausgefüllt. Źle pan, pani to wypełnił, wypełniła. Ist das schon alles? To już wszystko? Bin ich schon durch? Fertig? Skończyłem? Skończyłam już? Es sieht gut aus. Dobrze wygląda. Ich möchte in das Hotel einchecken. Chciałbym, chciałabym zameldować się w hotelu. Der Name ist... Nazwisko to... Ich habe die Reservierungsnummer... Mam numer rezerwacji. Haben Sie noch ein Zimmer für Personen frei? Macie Państwo jeszcze wolny pokój dla osób? Das ist die Zimmerkarte. To jest karta pokojowa. Das Zimmer ist im zweiten Stock links. Pokój jest na drugim piętrze po lewej. Der Aufzug befindet sich dort. Winda znajduje się tam. Die Sauna ist im Keller. Sauna jest w piwnicy. Sie können einen Ausflug für Donnerstag buchen. Może pan, pani zarezerwować wycieczkę na czwartek. Viel Vergnügen. Miłej zabawy. Genießen Sie den Aufenthalt. Proszę cieszyć się pobytem. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in der Nähe? Jakie zabytki są w pobliżu? Ich muss die berühmte Kirche besuchen. Muszę odwiedzić ten słynny kościół. Wo ist irgendein beliebter Strand? Gdzie jest jakaś popularna plaża? Nehmen wir ein Taxi? Weźmiemy taksówkę? Sind Sie frei? Jest pan, pani, wolny, wolna? Einmal in das Zentrum, bitte. Do centrum poproszę. Was kostet die Fahrt bis in? Ile kosztuje jazda do? Sie können mich hier rauslassen. Może mnie pan, pani tu wysadzić.
Wissen Sie, wo es ruhige Orte gibt? Wie Pan, Pani, gdzie są spokojne miejsca? I to już koniec na dziś. Jeżeli spodobał się Wam ten film, polubcie go i subskrybujcie nasz kanał. Cześć!